Nowy program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą Ekopracownia pod chmurką jest doskonałym uzupełnieniem programu Zielona Pracownia, z którego skorzystała już większość szkół na Śląsku. Zielona Pracownia to wyposażenie klasy, sali szkolnej, a nauka w praktyce, czyli pod chmurką, to coś zupełnie innego. Po raz pierwszy w historii Wojewódzkiego Funduszu konkurs i nowy program Ekopracowni pod chmurką. Uznaliśmy, że po wielu latach finansowania zielonych pracowni, doposażania pracowni lekcyjnych w szkołach w ramach bardzo popularnego konkursu Zielona Pracownia, chcemy, aby część tych zajęć związanych z przyrodą, ekologią, z naukami szeroko rozumianymi przyrodniczymi odbywała się poza murami szkoły, poza budynkami szkoły, stąd pomysł na taką ekopracownię pod chmurką. W tym roku po raz pierwszy 70 szkół z terenu województwa śląskiego uzyskało to dofinansowanie. Łącznie przeznaczyliśmy na ten cel około 4,5 miliona złotych. Pierwsze pracownie już tak jak ta w Rudzie Śląskiej są ukończone, otwierają i już widzimy, że będą się cieszyły bardzo dużą popularnością, będą się cieszyły wśród nauczycieli także i dzieci te lekcje dużym zainteresowaniem. Ta pracownia pod chmurką otwarta jeszcze jesienią może być inspiracją dla innych wnioskujących szkół. W Rudzie Śląskiej Bykowinie powstał ogródek korczakowski. Brawa! Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 87 tysięcy. Przedsięwzięcie zakładało stworzenie zagospodarowanej przestrzeni do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii czy geologii. Oczywiście pod chmurką. Wykorzystując walory przyrodnicze i środowiskowe terenu, w którym znajduje się czy usytuowana jest nasza szkoła, chcieliśmy stworzyć uczniom możliwość wyrażania się i aktywnego udziału w zajęciach z zakresu edukacji przyrodniczej, edukacji ekologicznej. Kiedy nadarzyła się okazja ku temu, aby wziąć udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ekopracownię pod chmurką, skorzystaliśmy z tej okazji. Założenia programowe były takie, aby stworzyć kilka stref dla naszych dzieci, aby mogły doświadczać tej aktywności przyrodniczej, bo nic tak nie kształtuje wiedzy, umiejętności i nie kształtuje postaw, jak właśnie działania praktyczne. Dlatego też w naszej ekopracowni pod chmurką występuje kilka takich stref działania. Jedna ze stref, gdzie znajduje się altana wraz z ławostołami, nawiasem mówiąc, to była najdroższa inwestycja całego naszego projektu, została przez nas zaprojektowana i wykonana, aby stworzyć uczniom taki azyl do wykonywania zadań edukacyjnych, także z wykorzystaniem kart pracy, bo wcześniej dzieci będą wykonywały obserwacje, pomiary przyrodnicze, więc przy tych ławostołach będą mogły usiąść i wspólnie działać już tak edukacyjnie. Mamy strefę ogrodnika. To akurat strefa, która jak widzę dzieciom się bardzo spodobała. Tam usytuowaliśmy grządki na podwyższeniu. Każda klasa ma swoją grządkę, w której będzie dokonywała zasiewu warzyw, ziół. Dzieci własnoręcznie, przy użyciu oczywiście odpowiednich narzędzi ogrodniczych, pod kierunkiem swojego nauczyciela, będą dbały o tą grządkę, będą miały okazję obserwować, jak się rozwijają rośliny od momentu zasadzenia, zasiania po kwitnienie i owoce. Jakbyśmy tylko powtórzyli, od momentu? Od momentu zasiania bądź zasadzenia do momentu wzrostu, rozwoju, kwitnienia i owocowania. To będzie, myślę, że doskonałe takie doświadczenie dla dzieci, takie praktyczne. Nie będą musiały się uczyć i teoretycznie poznawać rozwoju rośliny. A jednocześnie sądzę, że to wykształci w uczniach taką potrzebę, żeby mieć coś swojego, żeby dbać o to, żeby wykształcić u nich taką troskę o środowisko naturalne, o środowisko przyrodnicze.
Przy okazji mam nadzieję, że środowisko lokalne nas w tym zakresie wspomoże. Mamy też zaprojektowany i wykonany domek ogrodnika. Domek ogrodnika, w którym znajdują się narzędzia ogrodnicze dla dzieci. Mamy zaprojektowaną i wykonaną szklarnię. To jest akurat miejsce do całorocznej hodowli i obserwacji roślin. Dopiero zaczynamy. W tej chwili mamy tam posadzone zioła. Ponadto jeszcze mamy zaprojektowane, wykonane tak zwane stoły ogrodnika. To są stoły na stałe umiejscowione w obszarze ekopracowni pod Murką, na których to dzieci będą dokonywały takich prac ogrodniczych, jak przesadzanie roślin, wysadzanie roślin, tworzenie jakichś przestrzeni takich przyrodniczych. Dla dzieci mamy również przygotowaną taką zwaną ścieżkę sensoryczną. Tu będziemy kształtować znów wszystkie ich zmysły. Szczególnie tu chodzi nam o dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mamy też strefę takiego obserwatora zaplanowaną. To jest takie obserwatorium pogody usytuowane właśnie w strefie ekopracowni pod Murką, gdzie uczniowie będą mogli obserwować na przykład wszystkie elementy pogody. Ponadto jeszcze dzięki temu, że zamontowaliśmy domki dla owadów, domki dla ptaków, to też tutaj dzieci będą miały możliwość obserwacji na żywo, jak się zachowują owady, jak się zachowują ptaki. Oczywiście tutaj będziemy też kształtować takie postawy dzieci, żeby wspomagały w rozwoju i życiu i ptaki, i owady. Będziemy uczyć dzieci również tego, jak można odzyskiwać materiał przyrodniczy, który ulega biodegradacji. Mamy również kompostownik. Choć warto podejrzeć pomysły, to w konkursie brana jest pod uwagę głównie kreatywność. Podobnie jak w przypadku Zielonej Pracowni, jako pracownia pod Murką, to ma być pomysł indywidualny, to ma być pracownia niepowtarzalna, ma wpisywać się w charakter danego regionu, w którym jest finansowana, dlatego tak jak wiele tych projektów mamy, tak każdy jest troszeczkę innym, w każdym troszeczkę inne akcenty są postawione i my też nie wskazujemy i nie nakazujemy, aby one miały konkretny kształt, bardziej cenimy tą kreatywność. Oczywiście zwracając uwagę na to, żeby była zieleń, żeby były pomoce naukowe, żeby nie całość tych środków nie było inwestowane tylko w tą małą infrastrukturę. Nowa pula dotacji w projekcie już w przyszłym roku. Zakres finansowania takiej pracowni bardzo szeroki, począwszy od tej niezbędnej małej architektury potrzebnej do takich plenerowych pracowni w postaci chociażby altan, chociażby ławek, które są potrzebne dla dzieci w szkołach, ale także ta część, którą zawsze chętnie finansujemy, to przyroda, czyli nasadzenia, czyli zieleń, która tam powinna jak najbardziej towarzyszyć tym pracowniom. I część trzecia, która także niezbędna do prowadzenia zajęć, czyli pomoce dydaktyczne, plenerowe pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane w trakcie lekcji. Program, tak jak powiedziałem, po raz pierwszy w tym roku był realizowany, cieszył się dużym zainteresowaniem. Niestety dla wszystkich tych środków nie starczyło, dofinansowaliśmy ostatecznie 70 pracowni, ale już widzimy, że to zainteresowanie w przyszłym roku będzie jeszcze większe, bo już mamy pytania, kiedy ruszamy z konkursem, czy ruszamy z konkursem i też te pierwsze otwarte, zrealizowane projekty są taką wizytówką tego programu i szkoły sąsiednie, także nauczyciele widzą, że można coś innowacyjnego zrobić, coś ciekawego i w ten sposób także podnieść jakość nauczania w szkołach. W ramach zorganizowanego po raz pierwszy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konkurs oprócz wymienionego przedsięwzięcia w Rudzie Śląskiej powstanie również Zielony Zakątek pod Chmurką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Z kolei w ramach zorganizowanego już po raz 10 konkursu Zielona Pracownia 4 rudzkie placówki uzyskają dofinansowanie na stworzenie nowoczesnych sal lekcyjnych. Są to Zespół Szkół nr 6 imienia Mikołaja Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 30 imienia Karola Miarki, Szkoła Podstawowa nr 22 imienia Jana Stefana Dworaka oraz Szkoła Podstawowa nr 23.
6 listopada rozpoczęła się druga tura konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania zieleńców w mieście. Miejsca te, często zaniedbane, mają swój potencjał. Wytypowane zostały konkretne skwery w Rudzie Śląskiej i te przestrzenie doczekają się tak zwanych zielonych koncepcji. Wytypowane zieleńce. Zieleniec przy ulicy Piastowskiej, skwer przy ulicy Dunajewskiego, plac Żwirki i Wigury, zieleniec przy ulicy Karola Goduli, park imienia Adama Mickiewicza, skwer przy ulicy Orzegowskiej Chlonda, skwer przy ulicy Plac Szkolny, zieleniec przy ulicy Orzegowskiej Chlonda, skwer przy ulicy Plac Szkolny, zieleniec przy ulicy 1 Maja Magdziorza, zieleniec przy ulicy Różyckiego, skwer przy ulicy Kokota Cynkowej, zieleniec przy Domu Kultury w dzielnicy Bielszowice oraz zieleniec przy kościele w dzielnicy Bielszowice. Projekt zagospodarowania przestrzeni zielonej w mieście Ruda Śląska jest projektem kontynuacji renowacji programu renowacji podwórek. Zaplanowanych w tym projekcie mamy kolejnych 12 przestrzeni zielonych w mieście Ruda Śląska. Są to m.in. dzielnice Ruda, Godula, Hebzie, Czarny Las, Wirek i Bielszowice. Tak, żeby te przestrzenie zielone mogły jak gdyby służyć mieszkańcom i żeby sprzyjały właśnie rekreacji, odpoczynkowi, żeby lokalni mieszkańcy mogli korzystać z tych przestrzeni. A generalnie projekt polega na opracowaniu właśnie 12 koncepcji zagospodarowania tych przestrzeni zielonych, o których mówiłam wcześniej, metodą partycypacyjną. To znaczy chcieliśmy tutaj zaangażować mieszkańców, lokalną społeczność, także żeby nam podpowiedzieli, co na podwórkach, ale tutaj generalnie teraz mówimy o przestrzeniach zielonych, skwerach, co należałoby zmienić, jak je ukształtować, jakie nadać nowe funkcje i chcieliśmy zaangażować mieszkańców właśnie w kształtowanie tych przestrzeni zielonych, tak żeby służyły im przede wszystkim. W tym projekcie głos mieszkańców i ich potrzeby są bardzo ważne. Poprosiliśmy mieszkańców w formie spotkań już w terenie, bo zaplanowane zostały m.in. dwa spotkania takie w terenie. Pierwsze spotkanie takie informacyjne dla nas, jakie potrzeby mają poszczególne obszary i mieszkańcy przede wszystkim, tak żeby się mogli wypowiedzieć. No i drugie spotkanie, które prowadzimy, te spotkania, które prowadzimy również na tych przestrzeniach w terenie, to są już spotkania z opracowanymi takimi roboczymi koncepcjami zagospodarowania tych przestrzeni. I tutaj mieszkańcy zwracali przede wszystkim w tych pierwszych częściach uwagę na to, żeby to były przestrzenie sprzyjające odpowiednim grupom społecznym. Zazwyczaj była to taka jak gdyby kontynuacja tych wszystkich potrzeb i rekreacyjnych, czyli odpoczynek i dla osób starszych, czyli dla seniorów, dla matek z dziećmi, czyli dla małych dzieci, dla młodzieży właśnie też, ale też osób, które nie tylko mieszkają w tych przestrzeniach, ale też odwiedzają miasto. Bo to są przestrzenie tym razem wybrane, skwery i zieleńce, które jak gdyby sprzyjają troszeczkę szerszej społeczności, bo nie są to takie stricte zamknięte podwórka. I chcemy skorzystać tutaj z dwóch takich priorytetów. Jednym priorytetem są to rewitalizacja, a drugim priorytetem to jest ochrona przyrody i bioróżnorodności. Dlatego na tych podwórkach, na tych przestrzeniach zielonych, na tych skwerach zaplanowaliśmy stricte tereny, przestrzenie, które będą sprzyjały rozwojowi infrastruktury zielonej. Przede wszystkim to jest podstawa. Ale chcemy też oprócz tego wprowadzić również elementy małej architektury, tak żeby można było gdzieś usiąść, odpocząć. Będą też między innymi dla seniorów jakieś też odpowiednie miejsca dla wypoczynku, które będą sprzyjały właśnie też rekreacji. Ale mamy też zaplanowane dla młodszych dzieci, dla młodzieży też pewne elementy, które będą ich aktywizowały. Natomiast są też miejsca, takie jak parki, na przykład park, bo to już jesteśmy po kolejnym spotkaniu, gdzie został zaprezentowany projekt, właśnie wstępna koncepcja zagospodarowania parku Żwirki i Wigury na przykład. I tam stricte chcemy przede wszystkim uczcić pamięć zgodnie z zakresem, który został tam określony, ale też będą strefy przeznaczone i dla mieszkańców, i dla osób odwiedzających, dla seniorów również, także każdy znajdzie coś dla siebie. Tak więc powstały koncepcje, teraz rola projektantów.
Wykonawcą opracowania tych koncepcji został Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie z dużym doświadczeniem właśnie w projektowaniu zielonych przestrzeni. Także tutaj na podstawie tych kolejnych spotkań, na których jeszcze można również wnieść jakieś tam uwagi czy jakieś pomysły dodatkowe, zapraszam bardzo serdecznie wszystkie zainteresowane osoby do włączenia się w te konsultacje związane z już samym etapem projektowania, bo będzie możliwość jeszcze spojrzenia na to pod kątem właśnie wstępnych propozycji, jak to zostało zaprojektowane. No i następnym etapem będzie spotkanie takie podsumowujące wszystkie koncepcje. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby 7 grudnia. Będzie to w stacji biblioteka, tak żeby wszystkie osoby chcące, zainteresowane stricte tymi terenami, ale też wszystkie inne osoby, które będą chciały wziąć udział w tym spotkaniu, tak żebyśmy my mogli już przedstawić Państwu te wypracowane wszystkie koncepcje. No a ostatecznym terminem takim opracowania i złożenia tych koncepcji przez właśnie Śląski Ogród Botaniczny to jest połowa grudnia tego roku. Kolejnym etapem tego opracowania będzie przygotowanie dokumentacji. Tutaj już ta dokumentacja będzie opracowywana przez Wydział Merytoryczny łącznie z zarządcą tych przestrzeni zielonych. No i na podstawie tej dokumentacji będziemy przygotowywać się do aplikowania o środki właśnie zewnętrzne. Będziemy starać się o środki finansowe z Funduszy Europejskich dla Śląska, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, po to, żeby nasze skwery, zielenice, parki stały się przyjazne, piękne dla mieszkańców. Chcemy, żeby te ogólne strefy dostępne dla wszystkich były miejscem wypoczynku, zabawy, a także edukacji ekologicznej. Mikroplastik w środowisku to w Polsce temat stosunkowo nowy. Nie ma jeszcze żadnych regulacji prawnych dotyczących zawartości mikroplastiku, na przykład w peelingach do twarzy. Tymczasem w wielu krajach zakazane jest już używanie cząstek plastiku jako składników kosmetyków. Gdzie jeszcze spotkamy się z mikroplastikiem? W butelkowanych wodach badania wskazują, że nawet w 90%. W ubraniach z poliestru czy akrylu w rzeczywistości to nic innego jak plastik. Cząsteczki plastiku, z których wykonane są włókna, nie tylko mają kontakt z naszą skórą, ale także przedostają się do wód i oceanów. Jak? Wraz z wodą z prania tych ubrań szacunkowo w samej tylko Europie każdego roku pranych jest około 35,6 biliona kilogramów odzieży rocznie. A więc w tym czasie do wody może przedostać się ich nawet 30 tysięcy ton, z czego 40 ton trafia do Bałtyku. Niezauważalne dla ludzkiego oka włókienka w skali globalnej stanowią olbrzymi problem dla morskiego ekosystemu. Badania pokazują także, że co 10 dorsz i co 20 śledź żyjące w Bałtyku mają w przewodzie pokarmowym maleńkie kawałki plastiku, a to oznacza drugi obieg plastiku, ale niekoniecznie ten pożądany. Co do drugiego obiegu, w przemyśle odzieżowym ubrania nazywane ekologicznymi, bo wytworzonymi z recyklingowanego plastiku, mało mają wspólnego z ekologią, skoro przyczyniają się do największego problemu wodnych ekosystemów. Warto wspomnieć, że regularne spożywanie ryb z mikroplastikiem czy picie zanieczyszczonej drobinkami plastiku wody skutkuje jego kumulacją w naszych organach, powodując nowotwory hormonozależne, problemy z tarczycą, choroby układu pokarmowego. Ponieważ nie uciekniemy całkowicie od problemu, starajmy się go chociaż ograniczyć, zwracając uwagę na to, jakie kosmetyki, ubrania czy wodę kupujemy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po raz kolejny zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych do udziału w konkursie plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji. Tytuł: Tak dla czystego powietrza. Konkurs został ogłoszony, czekamy na pierwsze prace, mamy nadzieję, że lada dzień zaczną spływać. Na pracę czekamy do 30 listopada, więc jest jeszcze sporo czasu na przygotowanie ich. No i liczymy liczny wpływ prac. Konkurs nazwaliśmy już tradycyjnie, bo jest to piąta edycja, Tak dla czystego powietrza. Zasady: należy przygotować pracę plastyczną, w zasadzie dowolną techniką, czy to kredka, ołówek, farby, mazaki.
format A3 pracy i należy tą pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym złożyć do nas, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Informacje są oczywiście na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku. Konkurs jest dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat, oczywiście w podziale na kategorie wiekowe, jest ich 5. Mamy więc do czynienia z dziećmi przedszkolnymi i uczniami szkół podstawowych. Mogą to być z punktu widzenia formalnego nie tylko uczniowie czy przedszkolacy, ale też podopieczni świetlic środowiskowych. Jeśli chodzi o kryteria oceny, to w zasadzie one się koncentrują wokół dwóch obszarów. Pierwszy obszar to jest technika, czyli ten plastyczny aspekt pracy. Drugi obszar to obszar tematyczny. Trzeba pamiętać, że to mają być prace związane z przyrodą, z ochroną środowiska i przede wszystkim z tym, co zmieniło się dzięki funduszom unijnym w naszym otoczeniu, w zakresie przede wszystkim czystości powietrza, albo jaki powinien być stan pożądany dzięki właśnie wykorzystaniu środków unijnych w tym obszarze. Także te dwa aspekty. Pierwsze to technika, drugi jakby temat, no i kreatywność oczywiście, jak najbardziej pomysł pokazania nam tych zmian, bądź docelowego obrazu. Jest to, tak jak wspomniałem, 5. już edycja. W każdej edycji wyróżniliśmy ponad 20 osób. Nie chcę powiedzieć, że doceniane, ale może najczęstszym motywem pracy był taki obraz przedstawiany świata czy otoczenia przed wdrożeniem funduszy unijnych na inwestycje środowiskowe i po, czyli mieliśmy do czynienia z pewnym takim lustrem, jak wygląda świat bez tych funduszy, bez ochrony właściwej środowiska, ale także później po ich wdrożeniu, po zrealizowaniu tych prośrodowiskowych inwestycji. Uczniowie, przedszkolacy jakby widzą, myślę, że to też przygotowując tę pracę, gdzieś wyobrażają sobie, jak tak naprawdę to nasze powietrze, chociaż niewidzialne, to tak naprawdę jak wygląda, szczególnie tutaj u nas na Śląsku. No i można powiedzieć, że z tych prac wynika taka czarna wizja trochę dotychczasowego powietrza i dotychczasowego świata i ochrony środowiska. Efektem tego, że dzieci i młodzież usiądą nad kartką czy płótnem, ma być nie tylko obraz, ale przede wszystkim świadomość tego, że mamy wpływ na przyszłość. No właśnie, jest to konkurs plastyczny, ale on jakby cel ma trochę taki ukryty, bo tam nie chodzi o pozyskanie pięknych prac, tylko chodzi o to, żeby dzieci przygotowując te prace jednak posiadły wiedzę z zakresu ochrony środowiska, aby zostały uświadomione przez prowadzących ich nauczycieli czy też rodziców z zakresu konieczności ochrony środowiska, jakości tego powietrza, dbania o to powietrze. No i też propagowanie funduszy unijnych jako istotnego jakby czynnika, który finansuje jednak szereg w naszym województwie również inwestycji prośrodowiskowych. No tu możemy się pochwalić, że nagrody są relatywnie ciekawe, czy nawet wartościowe powiem. Łączna pula nagród to ponad 10 tysięcy złotych. Są to nagrody rzeczowe. Dotychczas były to na przykład drony, hulajnogi, czytniki e-booków. W tym roku jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, jakie będą nagrody rzeczowe, ale na pewno też będą ciekawe i wartościowe, także mamy nadzieję, że to też będzie motywować do pracy. Pracę można nadsyłać jeszcze do 30 listopada. Rynek czy miejska wyspa ciepła? Mieszkańcy Rudy Śląskiej od ponad 10 lat proszą o przywrócenie zieleni na głównym placu miejskim. Czy jesteśmy blisko zmian na placu Jana Pawła II? Przede wszystkim głosy mieszkańców i to taka zdecydowana większość wskazywała, że brakuje im tych drzew, tej zieleni. No i to też popatrzmy na tendencje. Klimat się ociepla, jest coraz więcej takich zjawisk, które z jednej strony no jest długotrwałe, gorąc, ciepło, a z drugiej strony mamy jakieś deszcze nawalne, wiatr większy, tak, więc takie niestabilne pogodowe sytuacje, więc to jakby legło u podstawy, te dwie rzeczy, tak, i mieszkańcy, i ich głos, no i te potrzeby klimatyczne, że to tak określę. Miasto stara się na ten cel o środki zewnętrzne.
Na jakim w tej chwili etapie jest projekt? Idziemy zgodnie z harmonogramem. W tamtym roku zrobiliśmy koncepcję, która została zlecona i ona była podstawą do konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne na przełomie roku ubiegłego i tego trwały. W marcu żeśmy je podsumowali. Później było postępowanie konkursowe, takie, które wyłoniło wykonawcę już dokumentacji budowlanej. No i 4 miesiące mija, bo tyle czasu miał projektant i zespół projektowy na wykonanie dokumentacji. Mija 4 miesiące właśnie pod koniec listopada, więc czekamy na już efekt tej pracy. No i wtedy będziemy wiedzieli, jakie są założenia. Oczywiście my współpracowaliśmy cały czas z projektantem, wskazywaliśmy pewne kierunki, oni mieli pytania, więc żeśmy to rozstrzygali. Więc 24 powinniśmy dostać efekt tej pracy i wtedy się pochylimy i nad samą dokumentacją, i nad kosztorysem, który też będzie z tego wynikał. Także liczymy na to, że w tym roku ten produkt dostaniemy, a w przyszłym roku będziemy próbowali albo całość, albo jakieś elementy z tego wykonać. W projekcie budżetu zabezpieczamy taki potencjalny wkład własny na to. Co będzie zawierał projekt? Rzeczywiście mieszkańcy przede wszystkim mówili o zieleni, żeby wprowadzić więcej zieleni, czy to takiej niskiej, czy wyższej. To jakby jedna rzecz. Była kwestia też druga, czyli lokale użytkowe, więc tam jeden, dwa lokale będą razem z dostępną toaletą i to też było ważne dla funkcjonowania tego miejsca. No, ma być też gospodarowanie wodą deszczową, więc ta woda gdzieś tam się też będzie przelewała w jakimś niewielkim zakresie na powierzchni. Bardziej mnie interesuje zbiornik podziemny, z którego będzie można później podlewać te rośliny. I to są takie podstawowe założenia. Oczywiście miejsca do siedzenia i miejsce częściowo przewidziane na jakieś spotkanie większe, więc część tego placu to będzie właśnie takie miejsce. Także jakiś element taki, który będzie wyróżniał to miejsce, więc podobnie jak na Placu Niepodległości będziemy chcieli w jakiś sposób zasygnalizować, że to jest akurat to miejsce, czyli Plac Jana Pawła w Nowym Bytomiu w Rudzie Śląskiej.